Co czeka obrońców Azowstalu? Lider separatystów zapowiada obrońcy Azowstalu przed Trybunałem. Zapowiedź separatystów. Jest zapowiedź tego, co może spotkać obrońców Azowstalu. W sprawie przyszłości ukraińskich wojskowych głos zabrał lider separatystów z Donbasu. Wszyscy z zakładu Azowstal w Mariupolu, którzy się poddali i zostali przewiezieni na tereny Donieckiej Republiki Ludowej, zostaną postawieni przed Trybunałem, mówił Denis Puszylin. Jak w rozmowie z prokremlowską agencją Interfax przekazał lider donieckich separatystów, część obrońców Mariupola przebywa obecnie na terenie tzw. Ludowej Republiki Donieckiej i wkrótce mogą oni zostać osądzeni. Planujemy zorganizować międzynarodowy trybunał, także na terenie republiki, zaznaczył Puszylin. Dodał też, że trwają obecnie prace nad statutem tworzonej instytucji. Obrona Mariupola. Azowstal pod kontrolą Rosji i obrońcy Azowstal broni ostatniej twierdzy Mariupola przez ponad 80 dni. 20 maja pojawił się komunikat strony rosyjskiej, który mówił o tym, że wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad terenami konglomeratu metalurgicznego. Rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji, Igor Konaszenkow, przekazał, że chodzi o 2439 żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy oraz bojowników pułku Azow. Wcześniej strony rosyjska oraz ukraińska informowały o tym, że z Azowstalu ewakuowano najciężej rannych obrońców. Część z nich trafiła do szpitala w Nowoazowsku, który znajduje się pod kontrolą separatystów oraz Rosjan, zaś pozostali zostali przetransportowani do Ołeniwki, na teren byłej kolonii karnej. Pierwsze informacje mówiły o tym, że przynajmniej część obrońców Azowstalu będzie wymieniona za rosyjskich jeńców wojennych. Negocjacje w tej sprawie prowadzi strona ukraińska, jednak pojawiają się informacje o tym, że Rosjanie rozpoczęli prace ustawodawcze, które mają zakazać wymiany członków pułku Azow, który uważany jest tam za organizację terrorystyczną,